Cześć, witajcie, jestem Szkoda, w kolejnym odcinku z gry Dying Light 2 z tym naszym kanale. Kontynuujemy sobie zabawę przygoda i dzisiaj zaczynamy misje takie poboczne jakby, co nie? Widzę, że tutaj można coś takiego zrobić, typu na przykład zaginęła pszczelarka, nasza kochana. No, takie misje, te z tablicy porobimy. Okej. Która poniosła niedawno odkrywą stratę, zaginęła w downtown, boję mu się o nią, zwykle obowiązuje w drugim punkcie kontrolnym przy East Depot Boulevard. Znajdziesz naszą drogą Duni, a przynajmniej jej dzienniki, tak byśmy mogli kontynuować jej dzieło. I nagroda za taka skrzynka, coś, no spoko. I zaczynamy. Misja poboczna, miód. Pamiętaj, spróbujmy dzisiaj zrobić takie dwie misje, trzy. Myślę, że to jest misja pomocy ocalającym, a to są te debile. Przypadkiem nie było ostatnią misję z Jayem? Poznał Romy Williamsa. O. Zawsze się zainteresował ich jadem, nim był w pełni kurwa władzy umysłowych. Mniejsze. Proponuję, żebyście się wszyscy pierdolili bez wyrazu w stosunku Duni. No dobra, widzę ślady. Fajnie odkryłem mocny zaułek, nie żeby coś tak. O! Serio, czy ja mam to tak sprawdzić? Do wszystkich itp. itd. Nie może tak po prostu komuś pozwolić komuś umrzeć i nie podnieść żadnych konsekwencji. Nie może powiedzieć sobie, że życie toczy się dalej, jakby nic się nie stało. Nie może dać komuś odczuć, że jest nikim. Pozdrawiam i pierdolę was serdecznie, Duni. To jest. Nic mnie zmartwiło. Właśnie. To jest misja nocna. Jest gdzieś miejsce do przespania, czy tak w miarę blisko? A, broni mi nie ustaliło. Ja tak sobie. Nie, one są, ale się nie wyświetlają na pasku. Chyba teraz jest już jakiś punkt blisko, który mogę się przespać. Ja rozumiem, że będę musiał wejść do tego naszego zaułka. W sumie trochę mi to wali, ale. Dobra, tu idziemy. Patrz. Mogłem nam wejść za dnia, ale nie chce mi się marnować jak ostatnio, co szukałem Jaya dużo świetliku, żeby rozwalić za dnia po prostu. Zarażonych. Mógłbym, jakby dam radę, bo już nie takie rzeczy robiłem, ale jednak.
człowiek ptak. Coś wpadło ci w oko? Co? Znasz się na swoim fachu. Co mi wpadło w oko? Wszystkie twoje śmieci, jak zawsze. Nic nowego. Ej, po szczerze powiem, mało mi się ta gra zaczyna nudzić. W sensie siedzę w tym już dwa lata. W praktyce non stop i te zmiany, że dodali broń i tak dalej, jakoś... Nie wiem, nie czuję tego, bo ten fabułę już widziałem, no nie ukrywając, będzie 4-5 razy i... Te zmiany są dla mnie takie... są i co dalej? Dobra, miałem w sumie lecieć... Miałem... Kurwa, miałem wystartować i mi nie wykrzyczyła. W sumie to było zbędne, ale chciałem się po prostu wybić. O, niższe piętro dostało po dupie. Pierwszy raz jestem na tym miejscu, chociaż w tej grze mam dużo godzin. Tam coś jebło. Wojcie. Ej, coś ty tu kurwa! Spierdalaj. Tam nad nami jest jeszcze poziom, ja wiem. A w sumie ja tu mogę sobie szukać itemów, tak też zapomniałem o tym fakcie. Ej, tak totalnie mi wypadło z łba, że przecież to jest normalna strefa, na której jest dużo itemów fajnych. O. Grubego by się przydało zestrzelić. Kurwa, trafił. Jak mu to wyszło, to chuj wie. W ogóle przez piętra oni biją, to jest trochę dziwne, śmieszne, ale... Chyba, gdzie ona może być? No kurwa, co ty tu? Już dopiero zdechł. Ty coś się chyba przygotuje, jakby co? Nie wiem, was to kurwa nigdy nie widać. O! Serio, da się go zabić bez wybuchu? Nawet nie wiedziałem. Patrzcie, nowe rzeczy się zawsze człowiek dowie. Nic nie ma. Serio. O Boże, nie wiem, coś mnie... Mocny kaszel łapie, to taki nie, że leciutki. Co nie, tylko taki... stan dosłownie ledwo żyje. Kurwa, skąd?! Przecież zabiłem wszystkich, którzy się cały czas będą respić. No zdech. I to jest trochę przerażające.
To jest trochę przerażające, jak mi co chwilę na dupie się gruby respi. Kurwicy można dostać. I nie tylko. Czy ta jest słynna, ratujące życie okład miodowy, tak? Dobrze mówię miodowy. Więc weź wielką łyżkę gówna, zjedz. Mogę wejść niżej? Aha, czy to jest inne wejście dołem przez metro? Ja takie rzeczy sobie podziękuję. Co nie? Ale dobra, czy mam teraz dostać do jakiejkolwiek skrzynki gildii gońców, czyli na przykład tu? Dobra, spoko. To zróbmy szybka podróż tu i idziemy się przespać do gildii. Ogólnie gilda gońców, to jest wątek, który wspominałem w tym poprzednim podejściu, bo to długo trwa. To jest 10-częściowa misja robienia roznoszenia listów, zbierania zagubionych listów. 5 takich. Ostatnio się okazuje, że jest wróg, wroga zabić i potem mamy dostęp do takich skrzynek. Popularnie Aiden chce coś się dowiedzieć o Łodcu, a nic mu to nie daje, ale odblokowuje się dostęp do takich skrzynek, a z tych skrzynek często tam są jakieś takie zasoby na szybko, jakieś tam właśnie trochę piłku z kryształów, jakieś tam może zbroja, jakieś tam broń, to są takie typowe pierdoły, tam nigdy nic nie ma. Ciekawego nie było. No i tego też wątku pomijam, tak samo jest taki drugi, Baba się nazywa, jest to wątek jeszcze bardziej upierdliwy. Od kiedy grubi za dnia się respią w mieście? No i skrzynki gildy wyglądają tak, o... I dziękuję. Normalnie to jeszcze się robiło tak, że się te skrzynki otwierało. Zostałem 25 jakichś ulepszonych gwiazdek. Jakby to szczerze coś więcej dawało, to by było fajnie. A tak trochę gówno jest. Coraz bardziej mnie zastanawia, czy nie opłacałoby mi się w najbliższym czasie nie kontynuować fabuły. W sumie jak teraz mam taką rozkminę, to chyba zacznijmy kontynuować fabułę. Ogólnie dziwne, że mi się skrzynki gildii gońców oznaczyły, gdy nie jestem w gildii. Nawet nie zrobiłem misji z gildii. To jest takie w chuj dziwne. Nie ukrywając. Wiecie, to jest na ogół. To jest elitarne, ale masz dostęp, bo chuj, bo tak gra każe. Ty, jak fajnie wyglądająca kryjówka naszego biegacza. Ona tak nie wyglądała. Ej, ty zajebiście wygląda, dobra. Idziemy pomalutku sobie do głównej misji. Proszę mnie nie wkurwiać. Muszę jakoś dostać się tak z tego, co widzę na ten budynek tu. Tu była gdzieś tyrolka z drugiej strony na ten... Dobra, w ogóle zobaczmy, co my żeśmy dostali za tą miód misję. Mamy tutaj dwie, których nie będę na razie robił. Tomik, bo ja interesuję, bo to jest dodatek. A pisać to jest taka broń, którą w sumie dużo nic tu nie zrobisz, ale dobra.
Weźmy fakt wypadek, bo coś dostaliśmy w wichajstrach. Medykamenty to nic ciekawego. Wichajstry. Shurikeny! 200 liczba rzucanych przedmiotów. Ciężkie reakcje wrogów na trawienie. 7 rzucanych przedmiotów, 3 kąt rzucanych przedmiotów. Rzucnij we wroga, używać go atak albo wykorzystaj go do strącania wiszącego przedmiotu. Coś co mogę, nie wiem, trupa co czasem sobie wisi na jakimś krzaku zrzucić? Serio? Nie wpadłem na coś takiego, dobra. To jest wyrzutek, teraz to podlecimy w kolejnym odcinku. A w tym jeszcze, więc nie ukrywam, poleciał tak po prostu chwilę po mapie. Nie wiem, ta gra coraz bardziej się laguje. Kiedyś ludzie mieli tylko łuki, strzały i włócznie, a udawało im się przetrwać. I dlatego my też przetrwamy? Prawda jest taka, że wtedy jeszcze wszędzie biegały... Bardzo ładnie. Sorka. Mi się zdaje, czy to jest... A nie, to jest tak dziwnie zwinięty. Myślałem przez chwilę, że to plujka. Dobra, ogarnijmy jeszcze renegatów, tylko... Wszedłbym wyżej na budynek. Ej, tam czas. Wyjątkowo przedłużę odcinek też trochę. Bo ostatni był krótki. To ten sobie przedłużymy. Wleciałbym na tam punkcik i bym sobie roztrzaskanie walnął, dlatego tak... Staram się wejść wyżej gdzieś na dach. Dobra, w sumie trochę balić. Kurwa! Co tu się stało? Nie wyrobię. Śmietelny upadek, bo mnie ślizgiem wywaliło. Ja nie odpalałem ślizgów, ja pierdolę. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, bo tak się kończy, kurwa, jak ja coś zrobić ciekawego. Debilizm totalny. Dobra, to by było na tyle, ja bym liczył, że się pobawić, myślę, w kolejnym odcinku z gry Assassin, kurwa mać. Z Dying Light 2, pam.